Go. Czy mam cię o coś zapytać? Hejka. Hi girl. Hi, Nati. No, jest taki problem w tym nagrywaniu na Zoomie, że ja mam takie cały czas poczucie, że ty jeszcze jesteś niegotowa. Jestem niegotowa, bo ja sprawdzam, kto przetłumaczył książkę, o której będziemy mówić. No, ale przecież nie musisz tego szukać w internecie. Wow. Co Właśnie. zrobiłaś z trzecim tomem? Zaraz Państwu opowiem, jak Ty opowiesz, co będziemy w ogóle mówić, a ja w międzyczasie sprawdzę, kto przełożył. Ktoś jest na korytarzu i zaraz mój pies może dostać ataku wściekłości, ale poczekajmy, poczekamy, zobaczymy. A więc wielu i wiele z Was prosiło, abyśmy opowiedziały o tych książkach, co to Justyna cały czas wrzuca na Instagram i już nam się udało kilku prominentnym osobom ten pomysł sprzedać, między innymi Dominika Słowik, laureatka paszportu polityki i odkrycia Empiku za Zimowlę, zakochała się w tych książkach i już czyta czwarty tom po francusku, chociaż twierdzi, że jej francuski nie jest wcale taki dobry. Więc miłość jest wielka i fascynacja. A mówimy tutaj o serii Lustrzanna Christel Dabos. Właściwie chyba Dabo. Ja się chciałam zapytać, że twój francuski i twój hiszpański to jest podstawa moja umiejętności języków obcych i ty musisz wiedzieć, jak to się mówi. Chyba Dabo, bo takie S końcowe się chyba nie czyta. Więc tak, to To jest jest Krystel. Christel, nasza koleżanka Christel. Przetłumaczona, puk, puk, przez Pawła Łapińskiego. Tak jest, który ciężko pracuje teraz nad czwartym tomem, bo już trzy są już na polskim rynku. Ostatni finałowy jeszcze przed nami, chyba w czerwcu. I dla mnie Lustrzanna, pierwszy tom, to jest początek pandemii. To jest marzec ubiegłego roku. Dostałam propozycję przeprowadzenia wywiadu z autorką i miałam do niej jechać do Belgii. I wtedy to był jeszcze taki moment, że te loty były, ale nie wiadomo było właściwie, czy wolno, czy ten koronawirus to jest wszędzie, czy nie. W Polsce nie pamiętam, czy już były pierwsze zakażenia, chyba tak. No i w końcu ja powiedziałam, że jak jest taka sytuacja, to może się spotkajmy przez internet. I to był jeden z pierwszych takich moich wywiadów właśnie zagranicznych, internetowych. Okazało się, że się da. Pani się okazała bardzo miła i bardzo fajnie opowiadała o tym, że jest osobą nieśmiałą. Ten cały sukces to jest dla niej trochę koszmar, bo ona najchętniej siedzi w domu i w ogóle nie pokazuje się nikomu, jak się zaczęły te wszystkie promocje, takie w stylu Harry'ego Pottera, że tam ty wyjdziesz, tutaj będzie jakaś transmisja na żywo, ludzie poprzebierani w stroje z twoich książek, to ona była przerażona. No ale myślę, że tak czy siak ją jednak cieszy sukces tej serii. A ponieważ ja się rozgadałam, a ty jesteś świeżo po pierwszym, drugim oraz trzecim tomie, to powiedz, co to w ogóle jest, z czym to się je i dlaczego tak wciąga? Świetnie, świetnie. Po pierwsze, to mam jakiś taki wielki smutek, że nie słuchałam Natalii Szostak wiosną. To znaczy, pamiętam, jak Natalia się szykowała do tego wyjazdu, jak go odwoływała, przekładała, odwoływała, nie wiem, pani odwoływała. Jakby, jak to był jeszcze taki moment w pandemii, kiedy już wiedzieliśmy, że jest poważnie, ale wszyscy uważali, że to się skończy po 3 tygodniach. Pamiętacie, że szkoły zamknęli na 2 tygodnie, nie? I że to przecież przejdzie, bo już słyszeliśmy o ptasiej grypie, o wielu innych rzeczach. Więc Natalia wtedy mówiła, że czyta taką miłą, magiczną książkę, która pozwala jej uciec do innego świata. I ja, mimo że to ja w tym duecie wolę fantastykę raczej, tak mi się wydaje, posłuchałam, pokiwałam i czytałam reportaże, bo 2020 był dziwny. I dopiero właśnie jakoś przed świętami o tym cyklu przypomniała nasza przyjaciółka Ola, która też przeczytała to dzięki tobie, z tego co pamiętam, bo ty byłaś najpierwsza. I kupiłam sobie jedno na próbę na Kindle'a. I tak zrobiłam. Okej, i jeszcze nie skończyłam, już miałam 3 tomy w papierze. I odpowiadając na twoje pytanie, dlaczego mi tu zostały dwa, o takie dwa, bo. Komu dałaś?
Sandrze. Jakby już pożyczyłam, już idzie w świat i to tak będzie działać i to, od czego zaczęła Natalia, zachęcamy. Rzecz dzieje się w takim postapokaliptycznym, trudno powiedzieć jak bardzo i dokładnie świecie, gdzie ludzie żyją na arkach, na których to arkach żyją rodziny, które mają każda swoje takie opiekuńcze bóstwo i te rodziny cechują się jakimś magicznym talentem. Arki są od siebie oddzielone, nie podróżuje się między nimi łatwo, właściwie one muszą funkcjonować tak, żeby każda funkcjonowała oddzielnie, była samowystarczalna. I my poznajemy na samym początku Ofelię, która jest animistką. I jakie ma moce, Natalia Szostak? Animistka, czyli jej moce są związane z przedmiotami. Akurat konkretnie Ofelia jest czytaczką, czyli kiedy dotyka przedmiotów, to jest w stanie prześledzić myśli osób, które dotykały tych przedmiotów przed nią. To oznacza, że musi cały czas chodzić w rękawiczkach specjalnych, bo gdyby dotykała rzeczy, to oszalałaby prawdopodobnie po kilku godzinach, bo kiedy chwyciłaby za ten tom, to wiedziałaby, że trzymał go już pan, który go produkował, pan, który go podawał, albo pani w hurtowni, księgarni, potem jeszcze 70 kurierów i tak dalej. I ona o każdym z nich wiedziałaby o jego emocjach i myślach w danej chwili, ale ma też jeszcze jeden talent. Czyli czułaby się jak po prostu zwyczajny człowiek w internecie. Tylko bardziej. Od nadmiaru bodźców po prostu wielka głowa. Tak, ma jeszcze jeden talent, to znaczy jest lustrzaną, stąd tytuł, stąd nazwa całego cyklu i potrafi przechodzić pomiędzy lustrami. Ale tylko takimi, które już widziała i w miejscach, które nie są bardzo od siebie odległe, to znaczy, że nie mogłaby się poruszać między arkami. A pomiędzy arkami poruszać się musi, dlatego że na samym początku dowiadujemy się, że zostaje zaręczona z Tornem, który też ma talenty, ale one nie są już takie przyjemne. Pamiętasz? Ja mam powiedzieć, jakie ma? Tak. On jest, czy on jest mirażem? Smokiem. Tam ze smokiem jest na smokiem. Arce, gdzie jest bardzo dużo miraży. Jest smokiem, ale to nie znaczy wcale, że jest smokiem? Jakimś takim płazem ziejącym ognie, tylko jego ród nazywa się, to jest ród smoków i on ma tak zwane szpony, czyli kiedy ktoś go bardzo zdenerwuje albo kiedy się boi, to potrafi na odległość go, no, zrobić mu krzywdę, powiedzmy. I ma jeszcze jeden talent, a ten talent to fenomenalna pamięć. Właściwie zapamiętuje wszystko, co przeczyta i zobaczy. I ma też dostęp do pamięci innych ludzi, których i jakich, to już musicie przeczytać, to jest bardzo ważne dla fabuły. I dlatego to jest aranżowane małżeństwo, bo Ofelia ma wyjść za Torna po to, żeby połączyć jakoś historię arek, to jest takie ważne i nie wiemy od samego początku dlaczego, więc nie będziemy wam spoilerować, możemy się tylko domyślać. Domyślamy się źle na początku. W każdym razie okazuje się bardzo szybko, że to nie jest typowa romantyczna historia, w której ona od razu rzuca mu się w ramiona, a on okazuje się wymarzonym królewiczem, więc właściwie to spoko, że im zaaranżowali to małżeństwo, bo przecież wszyscy są tacy fajni, tylko generalnie na początku jest głównie niemiło. I długo jest właściwie niemiło, bo okazuje się, że Ofelia, opuszczając swoją arkę, ona tam miała swoje życie, prowadziła muzeum, zajmowała się właśnie czytaniem różnych przedmiotów, miała swoją rodzinę, która trochę ją traktuje taką niezbyt udaną córkę, bo właśnie ani nie ma... Potyka, coś rozlewa. Ani nie ma właśnie narzeczonego, nic jej się nie podoba, żaden kandydat. Chce sobie siedzieć tylko w książkach i zajmować się jakimiś starymi papieżyskami. No i rodzina po prostu postanawia wziąć sprawę w swoje ręce i wypycha ją właśnie w małżeństwo z Tornem. No a tam na miejscu okazuje się po pierwsze, że wcale nie jest tam bezpieczna, że trwa tam nieustanny konflikt pomiędzy różnymi klanami, że nikomu nie może ufać, bo każdy może być potencjalnie niebezpieczny, że jej nowa rodzina przyszła, czyli właśnie jej narzeczony, a także jego ciotka, wcale nie są zachwyceni z tego, że ona się pojawiła, ani z jej zachowania. Uważają, że się do niczego nie nadaje. Milutko, nie?
Więc zaczyna się nieźle, a potem akcja się tylko rozwija. No i to, co Justyna powiedziała, a może tego nie powiedziałaś wcale, ale ja Ale czytam czytasz mi twoje w myślach. myśli. Tam taki talent też byś mogła mieć na którejś arce, na pewno. Dokładnie, że jest chyba arka z telepatami, wydaje mi się, że idealnie odcina po prostu świat zewnętrzny, to znaczy odcina wiadomości, odcina jakieś obowiązki. Wpadamy w ten świat i jest po prostu nowe, magiczne miejsce. Dlatego dużo osób porównuje tę serię do Harry'ego Pottera i rzeczywiście coś w tym jest. Wierzymy w ten świat, wchodzimy w to, chcemy się dowiedzieć, jaka tu jest intryga, kto tutaj oszukuje, jak ten Voldemort tym razem Jaką ma działa, pod postać? przykrywką czego. Tak, więc bardzo polecamy, jeśli chcecie się właśnie przenieść do innego świata i na moment zapomnieć o wszystkim. Książka jest sprzedawana i przedstawiana jako książka young adult, czyli bardziej dla nastolatków, młodych dorosłych, ale dorośli w różnym wieku, takim jak my. Nie tylko, też z pewnością znajdą coś dla siebie. Ostatnio mnie zapytała znajoma, czy to jest dobra książka dla dziesięciolatka i chciałam powiedzieć, że nie, ale ona za chwilę powiedziała, że on czytał Wiedźmina, więc jakby, jeżeli ktoś czytał Wiedźmina i czytał Harry'ego Pottera, to absolutnie ta książka jest już dla niego, bo dorosłość lustrzany, czy tego, czy ten cykl jest, czy się do niego wystarczająco dojrzałem, raczej nie zamyka się w kwestiach, nie wiem, przemocy czy seksu, bo to wcale nie jest jakieś bardzo istotne w tej książce. Ta przemoc też jest raczej taka wysublimowana dosyć, powiedziałabym, w dzisiejszych standardach, ale tego, że te światy są dość skomplikowane i to nie jest wcale taka łatwa lektura pod tym względem, żeby się połapać, kto jest kim, jak te arki funkcjonują, ale absolutnie nie narzucałabym tu limitu wieku, że na przykład 10 lat to za wcześnie, a 50 to za późno. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych dobrze napisanych opowieści, w której w zależności od wieku i życiowych doświadczeń każdy znajduje coś innego. Co ty robisz, Natalio? Tak w ogóle? Tak, w życiu, teraz. Bawię się cały czas moim medalionem. Właśnie tak się zastanawiałam, czyli to tak jak Thorn, który cały czas bawi się zegarkiem. Wiesz, że mi się to skojarzy z tym, bo też się tak otwiera, zamyka. Otwiera, zamyka. No dobrze, a gdybyś miała powiedzieć, bo wspomniałaś już naszym wspaniałym widzom i widzkom, że czekamy do czerwca na czwarty tom. On się już ukazał na świecie. To tylko u Tak, on nas się ukazał jeszcze nie chyba ma. w zeszłym roku, jakoś zaraz chyba przed tym, jak rozmawiałam właśnie z autorką. Autorką. Wtedy już właśnie ta seria się zakończyła i też sprawdzałam od razu, jak się zorientowałam, że są tylko cztery tomy, nie siedem, jak u Harry'ego Pottera. Sprawdziłam, że na jej stronie jest najczęściej zadawane pytania, to jest właśnie, czy będzie kontynuacja. Czyli rzeczywiście marzycie jak I J.K. autor. Rowling. Bo tej też Tak, no wrzucam. i autorka mówi, że na razie nie, że zamknęła tę historię, no ale zobaczymy też, co będzie dalej pisać, bo też taka ciekawostka o niej jest taka, że właściwie ta książka powstała na takim forum do pisania. I to ludzie z tego forum namawiali ją, żeby wysłała tę książkę do wydawnictwa na konkurs, ponieważ wydawnictwo ogłosiło właśnie konkurs na książkę dla młodzieży i ona stwierdziła, a dobra, wyślę. I stąd właśnie wzięła się Lustrzanna. Z internetu, chciałam powiedzieć wsparcia, to jest trudne słowo, ze wsparcia osób z internetu, więc to prawie tak jak ty i ja. Ale u ciebie, poza tym wsparciem osób z internetu, w wywiadzie, który robiłaś, czytałam też, że ona bardzo długo pisała fanfiki, czyli historie osadzone akurat w jej przypadku w świecie Harry'ego Pottera. Poprawnie, jeśli się mylę, że sobie upodobała Tak, profesora o Snape'ie. Snape'a. No właśnie. Tak. To jest To jest. dla młodych ludzi bardzo budujące, nie? Bo to głównie młodzi piszą, że można napisać coś swojego. To jest w ogóle wpływ Harry'ego Pottera po tym, jak on już 20 lat jest na rynku, jest nie do przecenienia, bo na przykład też Marieke Lukas Rijnneveld, czyli osoba niebinarna, która wygrała międzynarodowego Bookera w ubiegłym roku.
za książkę Discomfort of Evening, chyba, która będzie w Polsce, się ukaże jakoś niedługo w wydawnictwie literackim. Ona uczyła się pisać w ten sposób, że chodziła do biblioteki. Jej rodzice nie chcieli jej kupić Harry'ego Pottera, więc ona sobie je wypożyczała, te książki, i przepisywała. Przepisała sobie całego Harry'ego Pottera na komputerze, żeby go mieć, więc w ten sposób się nauczyła trochę, jak budować opowieści, chociaż oczywiście jej książka jest zupełnie inna. To jest opowieść o życiu na wsi, przy fermie bodajże krów. Brat głównej bohaterki umiera, więc nie są to magiczne opowieści niczym Lustrzanna, ale słuchajcie, jakiej inspiracji, jaką inspiracją się nie posłużymy, może powstać coś dobrego, więc zachęcamy, piszcie. Piszcie, a póki co czytajcie Lustrzanne. Zaczyna się to od pierwszego tomu, od Zimowych Zaręczyn, ale proponujemy od razu nabyć 3. To idzie bardzo szybko. A mówiąc poważnie, to sporo osób rzeczywiście zaczyna z tych naszych rekomendacji Lustrzanny korzystać i co chwilę ktoś mi pisze, że wow i że super, że właśnie tego potrzebował, więc jest nadzieja, że właśnie Natalia zapoczątkowałaś wspaniałą kulę śnieżną czytelniczą. Tak było. Jeżeli macie jakieś serie, które bardzo lubicie, bo to jest chyba też coś takiego... Ja pamiętam, że my wielokrotnie mówiłyśmy na naszych filmach z podsumowaniami na przykład półrocza, że właściwie to nie czytamy serii, oczywiście poza Genialną Przyjaciółką i Wiedźminem, to jeżeli są jakieś takie serie, które znacie, lubicie, niekoniecznie fantastyczne i moglibyście je polecić, to dajcie znać, bo rzeczywiście to jest chyba coś, czego świat teraz potrzebuje. Napiszcie nam w komentarzach, co sądzicie o Lustrzannej, jeżeli już ją czytaliście, i dajcie znać, o czym jeszcze chcielibyście posłuchać. Super. Był też moment, że ktoś requestował, żeby Michał Nogaś z nami wystąpił, a Michał się zgodził, więc... O wywiadach by z nami porozmawiał, to jest wspaniałe, rzeczywiście zapomniałam, że na Instagramie, gdzie też możecie nas śledzić, było takie życzenie, więc trzymajcie kciuki, bo chyba nawet na Zoomie damy radę to zrobić, jakby co, i połączyć Michała jako trzecie okienko. Jubi. Nie, no mam nadzieję, że będziemy oczywiście mogły jak najczęściej nagrywać się w jednym pomieszczeniu i trzymajcie też za to kciuki, ale póki co idziemy powolutku do przodu. Do zobaczenia. Pa! Pa!